A więc, moi drodzy stalkerzy, bracia, w niedoli zonowskiej, w dzisiejszym odcinku postaram się rozprawić z tym wstrętnym kontrolerem, który molestował nas od chwili postawienia pierwszego kroku na radarze. Tak, od chwili postawienia pierwszego kroku na radarze on tu nas nękał. No, przeczekajmy sobie wstrętną emisję. Jeden granat musi starczyć. Rzucam i spierdylam. Znaczy, najpierw niech on sobie wejdzie do środka, oczywiście. Jeśli to nie pomoże, to nie wiem, co pomoże. No, nie będziemy oglądać oczywiście snu, to jest bezsensowne, a chyba się nie będzie nic śniło nawet. Mam nadzieję, że nic się nie będzie śniło. Olać. Chce mi się pić, kuźwa. Zaraz, niech on tu wejdzie. On tu wejdzie. Dobra, pić mówisz. Jeść też. Jest lepiej. Przecież jest, on włazi. Co za wstrętne bydle. Jak wyciągnę kałachat, na pewno wejdzie. Kurwa, wejdzie. Oczywiście, że tak. Nie, nie wejdzie. Jesteśmy tu bezpieczni? Możemy sobie strzelać? Uiii. No, bo jesteśmy w domciu. Nie, wejdzie. Nie, nie wejdzie. Co, nie wypali mi plan z granatem? Cholera, tak gówno widzę. Nie, nie włączaj sobie ekranu. Koniec gry, kurmać! Roldzie, on tu jest. On tu jest, więc F6. Rzucam mu granata. Postaram się rzucić mu granata tutaj. Mam nadzieję, że nie wpadł do środka. Wpadł do środka, oczywiście, że wpadł do środka. Cudownie. Nic to. I zachodzimy go z tyłu. Leci, kurwa. Kałach. Poznaj pana Kałacha. Kurwa. Gnoju jeden. Rzuciłem sobie granata przez te chybotania pod nogi. Co ty miałeś? Ty masz w ogóle inny wizerunek, tak przy okazji, ale brzydki jest. Weź wszystko. Czasami trzeba brać wszystko, żeby faktycznie coś wziąć. Udało, co ja gadam? Tak, jest na przykład ta mapa, o której nie widać, nawet w moim inwentarzu, mapa WC, była w jednym ze schowków i po prostu trzeba było kliknąć weź wszystko, bo no, po prostu nie, nawet nie widziałeś, że tam cokolwiek jest, więc no. Czasami takie rzeczy się dzieją. No już, gro, błagam. Koniec tych zawrotów głowy. W każdym razie udało się. I to jest najważniejsze. Umieram z głodu, koniec. Już, uspokój się. Lepiej? Może to przez to... Kurde, może to przez to miałem takie zawroty głowy. A nie przez kontrolera. Uhuhu, mamy rzeczy pustelnika. Wódka kozak i apteczki. Bierzmy wszystko oczywiście. Wrócić do pustelnika. Lecimy do niego. Kurde, takie fajne znajdźki. Aha, zarąbiście. Która jest w ogóle 3:55, dlatego jest tak ciemno. Dobra, śmigamy. Ach, udało się. Nawet nie wiecie, jak się cieszę z tego powodu. Jak wygląda mój skafander? Dobra, jeszcze się trzyma. Zawsze można kupić nowy. Ile mam kasy? Mam kasy 85 tysięcy, więc jest to w cholerę dużo. Znaczy nie jest to tak naprawdę w cholerę dużo, ale wystarczy. Więc nie... Co to tu robi w ogóle? Więc ja się nie martwię. Na BTR-a chyba mi się nie uda uzbierać, zresztą bar został zamknięty. Nie za bardzo wiem, gdzie można by
kupić BTR-a teraz. Jeśli nie zrobiłem tego do tej pory, to chyba dupa już zbita. Nie ma monolitowców? Nie ma. Nie wystawili nowych straży. Drzwi nie do otwarcia. Nikt nie zaatakuje, nikt nie zaatakuje. Dobra. Z was wszystko zebrałem. I podotykałem was niecnie. Ach, jaki piękny poranek, prawda? Wschód słońca. Ciekawe, skąd będzie wschód słońca. Z chęcią bym się przyjrzał temu fenomenowi. Kończa się. Zbędny ciężar. Zbędny ciężar. Cykuś. Wódeczka. 10 apteczek mi wystarczy. Reszta jest jak najbardziej w porządku. Mogłbym jeszcze ewentualnie złapać jednego stalkera. Rzeczy pustelnika. A gdzie rzeczy pustelnika? Gdzie są rzeczy pustelnika? Aha, nie mogę ich po prostu wsadzić do... Dobra, są w inwentarzu, tylko nie wyświetlają się, bo nie mogę ich się pozbyć. Jasna sprawa. Dobra, reszta zostaje tak jak jest. Jednoznacznie. Ach, pysznie. Co za przygoda, kurczę. No to co, do pustelnika. Czy mam dobre zadanie w ogóle wybrane? Tak, mam dobre zadanie i pojawiła się jakaś informacja. Jakaś informacja się pojawiła. Kontaktów na około żadnych. 125. Nie, gro, kłamiesz. Nie pojawiła się żadna informacja nowa. Dobra, startujemy machinę. I przydałoby się chyba trochę światła. Choroba. Zaraz, zaraz. Gdzie to się włączało? Tu. Aj. Dobra, już opanowane. Już opanowana sytuacja. I na ręcznym, żeby nie władować się w kontener. Przyczepa kontener. Monolitowcy się nie odrodzili. Chwała im za to. I co to było? Dobra, nieważne. Przeżyliśmy. I tam, kurwa, tam jeszcze po drodze będziemy mieli kilku monolitowców, których będę chciał sprzątnąć. Tu powoli, tu powoli. I ostrożnie. Dobrze. Właśnie w taki sposób. Rozważna i romantyczna. Nie, nie, nie! Nie, nie! Kurde, z górki się jedzie strasznie. A bleeding mi wszedł okropny. Dobra. Opanowane. Samochód leciutko ucierpiał. Stój! Stój, stój. Odpal silnik. Kurde, ciężko się steruje tym wehikułem. Momentami. Czy ja chcę się pozbywać tych, kurcze, pieprzonych monolitowców? Wiecie co? Nie, nie chcę mi się ich pozbywać. Bo to będzie oznaczało, że będę miał imperatyw moralny pozbierać wszystko, co położyli na ziemi i dotknąć ich ciał, a jeżeli dotknę ich ciał, to będzie mogło grozić tym, że wskażą mi jakąś skrytkę. A jak mi wskażą jakąś skrytkę... Kurwa! Wskażą jakąś skrytkę, to mój imperatyw moralny będzie mi mówił: idź tam i to sprawdź. I pójdę i to sprawdzę, będzie tam na pewno jakiś pistolet i trzy pociski do niego. A ja zmarnuję czas. Dobra, jedziemy tędy. A ja zmarnuję czas, najzwyczajniej w świecie. I będę to pokazywał bezsensownie na odcinku. A przecież nie o to chodzi. Więc lecimy sobie do pustynnika. O, to brzmi rozsądnie. Tak jak powiedziałem, rozważnie. Romantycznie, ale rozważnie. Więc zona jest jak najbardziej romantyczna. A kierowca musi się wykazać rozwagą. A drzwi wypuśćcie. Dobra. Ty pewnie też nie gadasz, jak jest wyciągnięta broń, no nie? Weź podłup sobie jeszcze raz w nodze. To było takie romantyczne. O, dzięki.
pustelni. Hej! Przyniosłem coś specjalnego. Znalazłeś moje rzeczy. Po drodze wpadłem na kilku zbirów z monolitów, ale tak, oto one. Dziękuję, dziękuję ci. Myślałem, że już nigdy ich nie zobaczę. Teraz słuchaj, kombinacja do sejfu to 2, 1, 8. Może moje rzeczy zatrzymaj. Ochronił cię przed anomalią. Zabierz klucz i wróć do mnie, a ja go aktywuję, żebyś mógł dostać się do X10. Pięknie. Okej, wrócę najszybciej, jak będę mógł. Gdzie teraz? Oczywiście, jak zawsze, nie to, co trzeba. Zdobądź kod do laboratorium. Jest to... Kurwa, tutaj bliziutko, w miarę... No nie wierzę. Przecież zabiłem kontrolera. Czy ty masz wytłumaczenie na tą... sytuację? Czy niekoniecznie? I rzeczy twoje, tak? Save z kodem. Dobra, jak tutaj najłatwiej dojść? Pewnie radiacja będzie. To wymaga zmiany ubranka. Jednoznacznie. Napraw pojazd przy okazji. Zmiana ubranka. Co ja mam tutaj od radiacji? Promieniowanie 90%. Promieniowanie 90% to samo. Promieniowanie 90% to samo. Wszystko jedno w sumie. To co? PSZ oparzenia 80, porażenia prądem 90, chemiczne 70. Dobra, czyli tak 80, 90, 70. 80, 90, 70. 80, 90 to samo. 90, 90, 90. O, jednoznacznie SPSP ekolog jest chyba najlepszy na tą okazję. I mam dwie sztuki tego. Ciekawe. Dobra, jak tam obciążenie? 36 kg. Ciągle zapas amunicji bardzo, bardzo znośny. Więc śmigamy. Leki, leki, leki przeciwpromienne. Czy mam? Ilości 3. Chyba mało trochę. Chyba trochę mało. Tyle zbierałem. Całą grę zbierałem te leki popromienne. Użyłem ich może ze 3 razy. Pora się zaopatrzyć trochę. 20. Weźmy 30 sztuk. 30 sztuk. Elegancko. Dobra. Czyli tak, F6. Pójdźmy sobie. W pierwszej kolejności pójdźmy troszkę. Nie to, że naokoło. Kurwa, nie wejdę później do wewnątrz. Dobra, nie wejdę później do wewnątrz. Żeby uniknąć promieniowania, chciałem iść sobie naokoło, ale widzę, że nie da się. Widzę, że nie da się. Tak. Interesujące. Zawsze można to zrobić w ten sposób. Ciach. Przeszkoda pokonana. Ale to wygląda zarąbiście. Tylko jak tam wejść? Wygląda zarąbiście, tylko kurczę, za bardzo wejść się nie da. Może się da. Nie podejrzewam, żeby tu cokolwiek mieszkało z bandytów na przykład. Radiacja ciągle nie stanowi problemu. Ktoś tu miał satelitę wewnątrz. Niech zgadnę. Spotkamy kontrolera tego wstrętnego. Na pewno. Jestem bardziej niż pewien. Dobra, światełko mi jest niepotrzebne. Ciach. Radiacja prawie mi nie wzrasta. Mamy coś... przeciw radiacji? O, świetna rzecz. To mi jest niepotrzebne, to mi jest niepotrzebne. To mi jest potrzebne i to mi jest potrzebne. Promieniowanie minus 5. Jednoznacznie. Cyk. Możemy tutaj sobie mieszkać już teraz.
nam nie groźne. Zobaczcie. Jest elegancko. Naprawdę. Zerowy wzrost promieniowania. Elegancja. Dobra. To nie kontroler. Zresztą tak jakby jego oddziaływanie się tak zupełnie uspokoiło. Jest i chata. Jest i chata. 218. 218. Pamiętam. Sejfik. Cyk. Dobra, jak to się... Nie! Kurwa, o co tu chodzi? Wyjdź. Kurwa! Reset. To bym chciał. Dwa. Shit, muszę przeklikać wszystko. Jeden. Osiem. Open. Czyli mamy tak. Plecak safe. Apteczka, chleb, dokumenty z bunkra i maska przeciwgazowa. Świetnie, przenieś wszyściutko. Wyjdź. Zobaczmy. Nowe informacje. Zdobyć kod do laboratorium X10. Co to jest? Klucz do X10 pod radarem. Przyda się na pewno. Maska gazowa. Nie wiem, czy się przyda, ale skoro jest w sejfie, to może być potrzebna. I mamy nowe informacje, które sobie zobaczmy. Nie. Nie. Kurwa, gdzie to może być? Nie, to tylko osobista. Nie. No nie bardzo. Nie bardzo. Chyba, że to chodzi o to. Wróć do koczownika po prostu. Dobra, chyba chodzi o to, żeby po prostu najzwyczajniej w świecie wrócić sobie do koczownika. Ale przyjrzyjmy się tej chacie. On tutaj mieszkał, tak? Kurde, duży miał dom. Zobaczcie, miał... Tutaj zakładam, że było wejście, no nie? Wchodziłeś przed pokój. Tutaj miałeś... Miał od razu drzwi. Pewnie swój jakiś gabinet, skoro tu miał safe. Tu elegancko stały telewizor, sofa, biureczko, lampy. Pokój. Nie wiadomo, czy to były drzwi. Podejrzewam, że mogły być. Przejście do gabinetu. Trochę dziwne, bo z każdej strony drzwi. Duży pokój jakiś. Naprawdę duży pokój, bo żadnej ścianki działowej. Kibelek z łazienką. Tyle. Cudownie, nie? A tutaj coś się odkryje tutaj. Kurde, tak przyjemnie sobie pobiegać po wysypisku w sumie. Kiedy nic ci nie grozi. Dobra, śmigamy już stąd. No to jest bez sensu. Tego kontrolera zapewne nie znajdę. Dobra, radiacja trochę zaczęła wzrastać. Chyba przesadziłem. Oh shit. Mocno, mocno wzrasta. Jest jakaś następna chata. Następna chata. W której niestety nic nie mamy. No dobra. Wow, wow, wow. Radiacja jest tutaj szalona. Dobra, biec nie mogę. Stalker. Możemy biec. Siup. Kurwa, nie przeskoczę. Dobra, nie ma już radiacji. Kurwa, jak długo tutaj musi stać ta rozwalina, żeby drzewa zaczęły rosnąć wewnątrz chaty? Niezłe. Niezłe, naprawdę. 86 rok. Ten mod jest z 2011 czy 12, jakoś tak. Czyli dajmy na to
6, 9, 6, 6. No niecałe 30 lat. No mogły wyrosnąć drzewa. Mogły. Nie tu. Dobra. Jest. Jest nasz koadwersarz. Chciałbym porozmawiać o twoich rzeczach. Masz już je? Oto rzeczy z sejfu i klucz. Co teraz? Niech no przy nim trochę pomajstruję. Proszę, aktywowałem go ponownie. Teraz powinien działać. Moja praca jest wykonana, stalkerze. Idź pomści tych, którzy zginęli. Teraz mogę umrzeć w spokoju, wiedząc, że ktoś naprawi błędy moje i moich współpracowników. Mam też nadzieję, że ludzkość wybaczy mi moje grzechy. Dotrzyj do bunkra na zadanie. Wykonano, zdobądź kod. Na razie. Poczekajcie, jeszcze mam... Nic dalej nie handlujesz. No dobra. Zrzucamy skórkę. Wkładamy mój wysłużony stalkerski kombinezonik. W sumie będziemy jechać samochodem. Będziemy jechać samochodem, tylko teraz nie to. Dostań się do tajnego laboratorium X10. To jest tutaj. A Łukasz? A Łukasz jest, o Boże, przedmieścia Prypieci. Przedmieścia Prypieci. Kurwa, jak się tam w ogóle dostać na przedmieścia Prypieci? To jest magazyny wojskowe. Zaraz, zaznaczmy sobie. Tędy. A, czyli od razu na przedmieścia Prypieci. Wiecie co, ludzie? Najpierw skoczmy do Łukasza, bo to się wydaje mniej istotnym zadaniem chyba. Chyba. Mózgozwęglacz. Gdzie by to zacząć? Dobra. Dobra. Lecimy do Łukasza jednoznacznie.